Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie. Będę kontynuował speedrun błyskawiczny 90-minutowy. Przypominam, rozkładam go na trzy części. Już pierwsza część jest za mną. Gram na jedną minutę i zacząłem od rankingu 300. Jestem ciekawy po 90 minutach, jaki ten ranking będzie, więc bez zbędnego przedłużania jedziemy i startujemy. Mamy gościa 1315, no to jedziemy E4, no widzę, że tutaj trzeba będzie grać mega szybko i agresywnie. Co tu się w ogóle będzie działo? Może jakiś mat na F7 od razu? Atakujemy, bijemy. A, pionka podstawiłem, a to tak to właśnie bywa w tych buletach. Dawno już nie grałem tak szybko. Dobra, będziemy atakować punkt D6. No dobra, bitka. Chyba tu wybije do końca. Tym wybije i gońcem wybije. I tu będą groziły różne rzeczy. O, i to jest to, żeby przeciwnik właśnie sobie pomyślał. Zresztą tu już wygrana, bo... Znaczy wygrana, no jest wygrana praktycznie. Zaraz, wymiana hetmanów. Okej, zbiję. I tak mogę sobie odbić. I tak wieża zginie, więc tak. Ojej, jeszcze lepiej, dziękuję ci, przyjacielu. Wielki prezent, wracam, mam figurę więcej, C3 wystarczy zagrać i wprowadzić tam szybko gońca, wymienić, albo goniec F4 w ogóle, koczek nie ma nigdzie dobrych pól. Dobra, zagramy sobie tak, w ogóle co ja gadam, wieża więcej. Cała wieża, a ważne tutaj jest to, żeby właśnie grać bardzo szybko i niekoniecznie te ruchy muszą być super mocne. Wiadomo, bulety są jakie są, ale... Ważne, żeby te ruchy wykonywać bardzo szybko. Tutaj w ogóle już ruch grozi. Wymiana bardzo szybka. Tutaj przeciwnik podstawił. No dobra. A jeszcze gra. Tutaj będziemy grozić. Goniec F6. Bazujemy na związaniu. O, mamy cię. No dobrze, lecimy dalej. Hop. I nowa partia na jedną minutę. Szukamy przeciwnika. Przypominam, ustawiłem sobie zakres taki rankingowy, żeby grać z tymi samymi zawodnikami albo lepszymi. A tu próbował mi dać antyszewca. Nie będzie tak łatwo, panie kolego. Dobra. Tu można było przepchać jednak. Ale to są bulety C6, D5. Szybciutko trzeba wrzucić. O, to nawet przeciwnik sam pomógł. Tutaj wisi? Nie, nie wisi. Tak, tutaj grozi, ale tutaj będziemy tego gońca chyba uderzali. Czy zobaczymy, gdzie się hetman zagra. Tak, uderzymy gońca, tu uderzymy. Tu spróbujemy wymienić, żeby otworzyć gońca z C8. Wymienił, słusznie dla nas, ale sprytnie. Już tam chciałem grać gońcem na G4. Tutaj będzie wybitka i punkt E5 będzie... Punkt E4 będzie niebroniony. Skoczek D2, to zagramy E3, wybicie i tutaj. To jeszcze go tutaj troszeczkę pomęczymy w ten sposób. Okej. Okay. Dobra nasza. Goniec C7. No tutaj trzeba na pionka uważać. B5. Może... A. Wymianka. I wieża D8 jakieś tam. O, właśnie. Mamy szacha. Mój drogi przyjacielu. B5. I będzie dobrze. Goniec B6. Będziemy tu wszystko wiązać. Jak baleronik. Teraz tak, skoczka jakoś trzeba przerzucić. Chyba, że skoczek sam tutaj będzie chciał się poprzerzucać. O, to tak można? Skoczek aktywnie tutaj chcemy zbić. Pomęczyć go. I co ja tutaj mogę zagrać teraz? Dobra, niech tak zagram. A, czas, jest dobrze. Już mamy dużo czasu, już podstawia. Okej. Okay. Aj, goniec H6 podstawiłem przecież. A nie, spoko, przecież... Goniec broni wieży, jest wszystko dobrze. Mamy to, lecimy dalej, nie tracimy czasu, zobaczymy ile to się uda narąbać. Niech będzie tak. Jakieś takie dziwolągi debiutowe, tak żeby przeciwnik zaczął myśleć. Ale my też musimy, no a pozycja czarnych już jest bardzo dobra, uważam. Tu skoczek D5 nie chciał, dobrze, jeszcze zdąży wszystko. Skoczek D5 zdążył, zawsze zagramy goniec E6 i będziemy tego skoczka mogli odpędzić. Albo po prostu go zbić, to też będzie dobra opcja. Ale sprytnie, to było dobre z jego strony. Tutaj wybiję hetmanem. Jeżeli zbije, nie zbił. Dobra, to wybijamy to. Skoczek, A5. Aj, mój goniec będzie słaby. O, A6 zdążyłem zagrać. Ok, mamy to.
Wieża C8, tu będziemy pilnować pola C5, skoczek, skoczek, pionek, pionek, wieża, wieża. Dobra, F5 może, o, właśnie, F5. Kto słyszał o takim ruchu F5? Hetman D7 z planem, hetman D7 z planem A5, żeby bronić pionka. A jemu czas ucieka. Panie kolego, tutaj nie można myśleć w bulecie, tutaj trzeba grać. I co teraz? Dobra, wybijamy, tutaj B6 będzie, wymiana nie jest zła. Ok, przerzut skoczka może nastąpić, tutaj ważny jest czas. W ogóle wymiana tego jest też dobra, ale zagramy gońcem, żeby tutaj stanąć i zajmiemy wolną linię. Dobra. Skoczek tu by się bardzo przydał. To wymienimy, dlatego że wchodzę od razu na wolną linię i będę przeciwnika bardzo męczył. Jeszcze goniec C5 będzie bardzo nieprzyjemny. Czas, panie kolego! Dobra, mamy to. Lecimy dalej. E4 niech nastąpi. F4, gambit królewski. Lecimy. Goniec C4. D4 uderzmy. Wyprowadźmy figury. Ok, tutaj... tutaj trzeba bronić wszystko na E4. I co? Roszada? Roszada w gambicie królewskim. Dobra, on nie ma roszady, męczymy go. Męczymy go, a wymiana nastąpiła. Czy te figury mają gdzieś rację bytu? Ale dobry ruch zagrał i w ogóle gra bardzo dobrze, sprytnie, szybko. Dobrze gra, ale tutaj będzie plan goniec C5, jak zrobi roszadę i na F7 się... A bicie na E5 jest. Ajajajajaj, mój drogi przyjacielu, żeś mnie tutaj teraz załatwił. Niestety, będę musiał. Oj, będę cierpiał. Nie mogę wymienić za dużo figur. Okej, okay, wprowadźmy skoczka. Gdzieś tam coś spróbować poszaleć. Muszę zejść z linii tutaj strachu. Taki ruch. C6, bardzo dobre posunięcie. Dobra, biję jakieś pionki, spróbować pozbierać, jeżeli jest taka okazja. Okej, okay. Ile mamy czasu? 25 sekund. O, mam 27 sekund! Muszę szybko grać, szybko, 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 Krzysztof. Porażki są blisko, ale idzie, ale idzie. Nie wiem w sumie po co, ale już on traci sekundy, to jest bardzo ważne. Już traci sekundy i już coś tam zaczyna... O, nie zbił! Dobra, teraz już jest w miarę dobrze. Teraz już jest bardzo dobrze. Pionkówka jest wygrana, bez pionek więcej. A tym bardziej teraz. Dobra, ale mieliśmy farta. Już widać tutaj opór. Opór na jedną minutę. Lecimy, szukamy dalej przeciwnika. D4. Ok. Szybka królewsko-indyjska. Nieco z prawy wyszedłem, jeśli chodzi o grę. Co? To od razu atakuje H6. To nie jest najlepszy pomysł, bo ja od razu w centrum mam dobrą akcję. Dobra, nie ma już tutaj czarnopolaka, więc... What? To nie było dobre chyba z jego strony. Jeden hetman mi tutaj krzywdy nie zrobi. Wieża G8. Za chwilę gramy. O, tak grać lubię. Jeżeli trzeba się bronić z figurą więcej... O, jeszcze tutaj sobie zagramy. I będzie opcja wymiany. I jeszcze tutaj. No i figury weszły jak w masło. No. Oj, 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 oj. Hetmanie, hetmanie. Dobra, niech będzie tak. Dobra, tu się wszystko pięknie trzyma. No to wymiana jak najbardziej wskazana. Idziemy hetmanem do obozu przeciwnika. Go tutaj trochę pomęczyć. No tego gońca chyba zbije, bo mnie denerwuje. Dobra. Zbijanka. Pozbierane wszystko. Przeciwnik myśli. No dobrze. Poszła akcja. Lecimy z kolejnym zawodnikiem. Już prawie mamy 1400.
to jest ten sam gość? W sumie nie zwracam uwagi nawet z kim gram. Czy tutaj nie zdobywam pionka teraz? Chyba tak. Tutaj. Albo tu. Wygląda to świetnie. Wezmę tego. Środkowy pionek jest ważniejszy, szczególnie jeszcze jak mogę wymienić hetmany. A, i mogłem wziąć gońca za friko. No właśnie, to są te bulety. Bajlety, bajlety. Proste wymiany tutaj ułatwią grę. O, tak można? Panie kolego. Dobra, idę królem do góry. Okej. Okay. Tu się wszystko trzyma. Skoczek D3, a to tutaj. Dobra, tu się wszystko trzyma na razie. Może tak. Jak zejdzie goniec, to od razu sobie wskoczymy skoczkiem. I tu wszystko pilnujemy. No i są problemy. G4 po G6, żeby nie było F5. Okej, mamy to. Dosyć gładko poszło. 22 ruchy. Lecimy czarnymi. Po prawej stronie zegar. Ha, ha, ha. Oj, podstawiłem. Nie wziął. No to są właśnie szybkie gry. Co? Naprawdę? Tak i G5. Hetman będzie teraz zablokowany. Jak goniec to zawsze... Naprawdę? Aha, już nie będzie zablokowany. No dobra. Dobra twoja F6 i tutaj będziemy się bronić. Musimy bronić się od mata. Próba wymiany hetmanów będzie... A nie, no tutaj już stoimy świetnie. No przecież pionki, to struktura pionów jaka jest. Wymiana hetmanów i jest po zawodach. Tak, zagrajmy, żeby zagrać F3. Nie dać już mu żadnych szans. Też zdwoimy wieżę. Bardzo sprytnie wieża. H5, ok. Tu nawet jednego piona mogę oddać. Spróbujemy tak zrobić. Żeby zagrać D5. Ten marsz pionów będzie... A spryciarz. To i tak to uczynię. Teraz oddam jeszcze jednego pionka. I idziemy sobie E4. No i cokolwiek tutaj, tak? Wystarczy. Dobra, mamy to. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. Ile mamy czasu? 13 minut gramy. No to jeszcze połowa tej serii. Dobra, D4. System Averbacha. Zagramy sobie system Averbacha królewsko-indyjskiej. Widzę, przeciwnik ogarnia w miarę temat, chociaż skoczek D7 mi się średnio czarnymi podoba, ale co kto lubi? Co? Nie mogę tutaj teraz? To jest pionek na czysto. Teraz szybki atak zrobimy. Chyba, że hetmanem zagra na A5. Oj, to się zaczyna cofać. Zaczyna się przeciwnik cofać. To jest znak, że trzeba atakować. Oj, tutaj sobie skrobne. Zagra wieżą, wrócimy. Skoczek na H4. A, dobra, wymiana hetmanów. Dwa pionki więcej. Da się grać. Już nie musimy tam nic robić, na drugiej flance możemy sobie pocisnąć. Ok. Tutaj, no to hop. Może skoczkiem. W razie wymian właśnie tak na G6 myślałem, że... A, od razu to wezmę tego skoczka, żeby wyjaśnić sprawę. Oj, to nie jest dobry ruch, bo goniec mi zostanie. Proszę, proszę pana. Proszę pana. Oj, tu podstawiłem. Ajajajajaj. No nie, no to tak nie... Ojejku, tu jeszcze w ogóle się robi groźnie. Czy weźmie pionka, czy weźmie? Bo nie C4 grozi. No to hop.
Tak, bronimy pionka. On ma 10 sekund, to jest nasz plus. Ale to widać, że nawet w słabej sytuacji można coś podwalić. Ach, oszukałem. Dobra, mamy to. Ale gra się coraz trudniej. Już 1400 wbite. E4 jedziemy. O, obrona skandynawska. Dzień dobry. Ups. Tracę figurę, ale jaja. O, niestety, muszę oddać, ale jaja. To będę musiał próbować czasować. O matko, ale mnie tutaj koleś oszuka. Ja mam czystą figurę mniej, nie mogę. Ja nie mogę tak łatwo teraz figur oddawać. Tego gońca jeszcze wymienię, to może... może tak, może gdzieś go tam oszukam jeszcze. Może nie. Oj, to trzeba szybko rozgrywać partię teraz. Bardzo szybko. Ale on jeszcze dobrze gra. Tak, tak. Tak. Co? Tu? Dobrze gra. On dobrze gra. Matko jedyna. Wspomnę praktycznie. Może wziąć na D1 w ogóle. Ajajaj, 30 sekund. Przegram tą partię. Ja mam 23 sekundy. Aja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 j
Biorę pionki. Ile sekund? O, aż się zgrzałem, słuchajcie. Ale fart, po prostu fartuch, masakra. No tak to jest w buletach, ale bez hetmana na początku. Ale się dam złapać w prostą pułapkę. Dobra, gramy jakieś bezpieczeństwa, bo tutaj, kurczę, widzę, że będzie ciężko. Masakra, ależ się zgrzałem, Krzysztof, no te bulety. Co to jest? Co to jest za ruch? Skoczek G4. Dziwne wymysły. Uciekaj stąd. Pionek wzięty, dziękuję. Czasem te partie idą tak łatwo, a czasem, kurczę, widzicie, i to się podstawia. I to się potem... O, tu mogłem też chapnąć. Tutaj zagramy. O, kolejny pionek. No to przeciwnik tutaj już nie ogarnia, widać totalnie. Centrum zbudowane za darmo. No dobra, tu chce mnie atakować. Uparł się na atak. Jeszcze E4, E5 mogło być zagrane szybko. To się odwlecze. Oj, szybko wymiana. Dobra, wracamy. Tańczy tym skoczkiem. Tańczy. Tu grozi D5. O! Tak można. Wprowadzamy ostatnią figurę do gry. Tak. A po co sobie króla psuć? Do góry idziemy. Co on chciał tutaj? Co ty chciałeś, panie kolego? Założę się, że skoczek będzie zbity. A, jednak nie. A mogłem przecież gońcem zbić. Też ślepota. Szaleństwo. Dobra, mamy to. 1444. 19 minut, jeszcze 10 nam zostało tutaj, w tej 2/3 serii.
miniseria. Nie sądziłem, że przepcha tego pionka. Pionka mógłbym wziąć, no to wezmę teraz. O, tu pioneczkiem i stoimy świetnie. Pionek więcej, elegancko. Ciężkie figury. Hop. Dosyć prosta gra. Gdy mamy dobrą strukturę, król bezpieczny i prostą grę, no to tutaj się gra łatwo. Teraz przeciwnik się nie dorwie do naszych pionków, a my do niego, do jego pionków. A i owszem. Nie wszedł mat? Ach, nie. Nie dać pata tylko. Trzeba uważać. No dobrze, mamy to, mamy to. Nowy na jedną minutkę. Lecimy. Trochę ruchów tutaj trzeba zagrać. No dobra, to gramy sobie, a może E5? Coś, o, C4 po E5 to dziwne. No dobra. Się powymieniało trochę. Dajmy szacha i wejdźmy hetmanem w jego obóz. Tutaj gdzieś spróbujemy. Co? Takie prezenty, panie kolego. Takie prezenty. Takie prezenty. To my przyjmujemy. Oj, mogłem wziąć wieżę. Za szybko, za szybko. Dobra. Jakieś takie ruchy spróbujemy zagrać. Okej. Okay. Otwierajmy pozycję szybciutko, wieża D8 i D5. Jakieś opcje matowe jeszcze, wieża G1. Będzie chciał próbować zapewne, nie? Okej, okay, jak podstawia hetmana, to go bierzemy. A, wieżę też weźmiemy. Dobra, szukamy sobie nowego przeciwnika. 1475. Tak jakieś wymysły dziwne tutaj mi wychodzą. Ale grunt to szybko figurę wyprowadzić. Nie podoba mi się ta pozycja, powiem szczerze. Kombinuję tutaj jak koń pod górę. Strasznie to źle wygląda, ale przeciwnik pomaga wyprostować. Dobra. Oj, na G6 zbiję. Tu zbił jednak. To ciekawe. Dobra, tak niech będzie. Tutaj zagramy gońcem na C6. A tu wybijemy teraz. Tak, bo skoczek był podważany. I mamy cię. W pułapkę wpadłeś. Taktyczną, mój drogi przyjacielu. Teraz ostrożnie, bo gońce są tutaj szalenie mocne. Jakoś hetmanem. Jakieś szachy tutaj, szachy, strachy na lachy. Okej. Grunt to szybko. No właśnie, widzicie, i to jest to. I czasami tak się zdarza, że szacha muszę dać. I mam kolejnego. Nie wiem, co zrobić.
Uciekam, bo mi tutaj trzaśnie. Dokładnie. Zagramy tak. Mało czasu, muszę wybić. To widziałem. Różnobarwne gońce. To jest chyba remis. Ale nie na tym, nie na tych sekundach. Dobra, jest. No właśnie, to jest to, że czasem hetman więcej niekoniecznie daje szybkie zwycięstwo. D4, lecimy. Jakby przewidział mój ruch. Skubaniutki. Hetman D7? Czy hetman D7 było dobre? No dobra, niech będzie tak, na spokojnie. Kurczę, i pozycja się bardzo, bardzo, bardzo wyrównała. Choć jak zbiję, to tutaj na F7. O, mam cię. I mat. Dobra, lecimy. 1499, mamy 4 minuty, to jeszcze może dwie partie zdążymy. Poddał. Ale ranking się do niczego nie liczy, ok, bo może zrezygnował. Oj, tu podstawiłem. Taka pułapeczka fajna. A to jest tylko pionek. Mamy figury w grze. Oj, słabe pola, oj, słabe pola. Właśnie i te słowa. A tu jeszcze skoczek A1 wygrywało. Wygrywało hetmana. No właśnie, a to tam sobie będziemy grać po prostu inaczej. Dobra, jakość więcej, tu się wszystko pięknie trzyma. Liczyłem na to, że będę wierzył na E1. Wracamy. Związania są paskudne, to jest bardzo ciężko się z nich rozwiązać, no właśnie, za cenę właśnie wymiany, no to to jest korzystne oczywiście czarnymi, tak zagram, on zagra skoczek E5, tak myślałem, a to jest związanie, haha. Oj, wiem, za szybko, no właśnie, to już sekundy tutaj decydują. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, zdążymy jeszcze, patrzę, tak, ostatnia partia prawdopodobnie. W tej drugiej części z trzech. Szybkie tłuczenie. Oj, pionki idą, pionki idą. No nieźle, nieźle, pionki idą. Aha. No dobra, masz, weź na B2, weź, weź, weź sobie, weź. Widziałem to, widziałem. Trzeba przyznać sprytnie, tutaj gońcami sobie pohasał. Takie są bulety, takie jest prawo. Buletowe. Hetmanem pognał tam. Dobra, tutaj powymieniamy. Jak będziemy na F5, to będziemy dobrze stać. Taki ruch, jakieś tam maty będzie pewnie chciał szykować. Dobra, D5. I na F5 z powrotem. I teraz C5, będziemy tutaj otwierać pozycję mocno. A mogę w ogóle wybić i na D6 wziąć. No pewnie, że tak. Co nie mówicie, że to wszystko działa. I kolejny skoczek do akcji. Nawet chyba wymienić hetmany można. No już czas, czas, panie kolego.
O, nawet tak. To już nawet można sobie pozwolić na taką wymianę. I na taką. Dobra, mamy to. Moi drodzy, okej, 60 minut gry w sumie. Jeszcze czeka nas jedna seria 30 minut. Z 300, 1519. Póki co żadnej porażki. No wiadomo jak jest, ale taki challenge chciałem sobie zrobić. Dzięki za uwagę. A przypominam przy okazji, szachowo.pl, zakupy szachowe można robić z 10% zniżką na Pan Szachuś, na hasło Pan Szachuś. Dzięki serdeczne i no, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, hej.